szczególnie nam zależało właśnie na tych rodzicach, którzy powyżej 2 tygodni już przebywają w szpitalu wraz z dziećmi. Są to przeważnie dzieci przebywające na oddziale onkologii, bo tam pobyty są długoterminowe. Jest czas pomagania i wspierania innych i byli bardzo zaskoczeni, że również pamiętamy o nich, nie tylko o pracownikach szpitala, ale również o tych, którzy tu muszą pozostać po to, żeby również zadbać o zdrowie swoich dzieci. Rodzice bardzo życzliwie przyjmują do wiadomości, że akurat kibice tu naszej Jagiellonii Białystok postanowili również przyłączyć się do tego typu akcji. Białostoczanie już nieraz pokazali, że potrafią pomagać, potrafią się jednoczyć, kibice potrafią się jednoczyć, my jesteśmy z takiego środowiska. Myślę, że to jest dla nas naturalne i będziemy pomagać, póki jest to potrzebne. Szpital nam mówi, my dostajemy informacje, czego potrzebuje i wtedy jedziemy z pomocą. Tutaj właśnie dostaliśmy od pani pielęgniarki informacje, co prawda też przez kogoś, przez kolejną osobę, dowiedzieliśmy się, że potrzebują, no i dzisiaj jesteśmy.